Polsce obecnie eksploatowanych jest ponad 40 tysięcy wind, które jeżdżą już co najmniej 20, 30, a nawet 40 lat. Urządzenia te montowane były zgodnie ze sztuką inżynierską, ale tą sprzed lat 20 czy też 30. Podobnie jak w samochodach produkowanych 20, 30 lat temu, nie mieliśmy poduszek powietrznych. Dzisiaj oczekujemy tego typu zabezpieczeń ze względu na nasze bezpieczeństwo. Również w dźwigach takie rozwiązania jak brak drzwi kabinowych, jak łatwa możliwość odryglowania drzwi przystankowych w momencie, kiedy za tymi drzwiami nie stoi kabina, czy też chwytacze jednokierunkowego działania niezabezpieczające nas przed niekontrolowanym rozpędzeniem kabiny w górę, są to rozwiązania, które powodują zagrożenie dla pasażerów, mieszkańców, czy też osób pracujących przy konserwacji dźwigu. Dlatego nie powinniśmy czekać na zmianę przepisów, tylko kierując się rozsądkiem i bezpieczeństwem użytkowników, powinniśmy pomyśleć o wymianie i zmodernizowaniu tych urządzeń. Trzeba przy tym pamiętać, że winda tak naprawdę wytwarzana, montowana jest po raz pierwszy w obiekcie. Dlatego decydując się na wybór dostawcy, musimy zwrócić uwagę na to, kto produkuje poszczególne elementy, kto będzie ten dźwig montował i też jak będzie wyglądała przyszła konserwacja, dlatego że koszty tej konserwacji również mają wpływ na sumaryczne koszty związane z tą modernizacją. Często przy ogłaszaniu przetargów, również na modernizację windy, spotykamy się z zapisem kryterium wyboru ofert najniższa cena. Czy kupując samochód wart 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych, a takie są średnie koszty wymiany dźwigu, kierujemy się wyłącznie tym kryterium, czy też staramy się zasięgnąć języka u innych użytkowników, znajomych, rodziny, czy są zadowoleni z parametrów urządzenia, z jego niezawodności, z jakości serwisu. Natomiast ponosząc podobne koszty przy wymianie dźwigu, kierujemy się wyłącznie kryterium najniższej ceny. A trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od telewizora, pralki czy samochodu, oferenci przedstawiają nam do wyboru w bardzo podobnych cenach diametralnie różne urządzenia. Jedne z nich w dużej mierze wyprodukowane są w Polsce, inne w różnych krajach europejskich, Włochy, Hiszpania, Grecja. Są też urządzenia produkowane w Chinach czy w Ameryce Północnej i Południowej. Nie bierzemy tego jednak pod uwagę, decydując się, że jedynym kryterium dla nas istotnym jest najniższa cena. Dzisiaj jest to oszczędność, natomiast w przyszłości spowoduje to, może to spowodować nieprzewidziane dodatkowe koszty.